Nie zgadniecie, od czego dzisiaj zacznę. Skoro nalegacie. Historia, którą opowiem, niektórzy z was mieli już okazję ją poznać jako historię, zagadkę w serii Wynagrodzeni. No i znowu spróbuję opowiedzieć ją trochę inaczej. Włączcie wyobraźnię. Była sobie firma rodzinna, prowadzona od pokoleń. Pewnego dnia zostało zwołane spotkanie pracowników. Przybyło kilkaset osób i zajęło miejsca. Właściciele firmy nie mieli dobrych wiadomości. Kolejny kryzys przypieczętował los przedsiębiorstwa. Przyczyną było niskie morale pracowników. Większość z nich nie chciało się pracować. Właściciele próbowali różnych sposobów. Wysokie wynagrodzenie, różne eventy, wyprawy, bilety na imprezy, najlepszy pakiet socjalny. Nic nie pomagało. Większość pracowników tylko udawała, że pracuje, zajmowała się swoimi sprawami, przywłaszczała sobie różne rzeczy, nawet ołówki i spinacze. Ostateczny wyrok zapadł, trzeba ogłosić upadłość. Jednak w pewnym momencie wstał syn właścicieli, wszedł na podium i powiedział coś, co spowodowało, że większość pracowników wybiegła z oburzeniem, ale garstka została i uratowała przedsiębiorstwo. Co powiedział syn właścicieli i jak zakończyła się historia, to jeszcze zobaczymy, ale jest to ilustracja do dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy pierwszą część. Są to słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, a ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jan Chrzciciel chrzcił ludzi. Był to sposób na wyrażenie decyzji nawrócenia. Jan stał w nurcie Jordanu. Ludzie przychodzili do niego i on ich zanurzał jako wyraz nawrócenia. I był wielki tłum ludzi, którzy przyjmowali znak nawrócenia. Jednak było pewne pytanie, które nurtowało Jana Chrzciciela. Ile warte były te nawrócenia? Jan wyrażał swoje wątpliwości co do autentyczności. Popatrzmy, Ewangelia Mateusza 3,7. Są jakieś czary. Skleiły mi się kartki. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Jan był świadomy, że w wydaniu niektórych to były tylko pozory nawrócenia. Zdawał sobie sprawę ze słabości swojej działalności. Na szczęście było pewne rozwiązanie, nadzieja i wyraził ją używając słowa lecz. Na szczęście jest lecz. Powróćmy do tego głównego tekstu, wersy 11-12. Tam w pierwszej linijce czytamy: ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ten z dużej litery to Jezus Chrystus. On rozwiąże ten problem.
To jest też, jakby nie patrzeć, nasz problem. Gdy zaprosiliśmy Chrystusa do swojego życia, niektórzy z nas, gdy wyraziliśmy to, że jest dla nas Panem i Zbawicielem, to jak to przeżywaliśmy? No, dla wielu z nas było to spore przeżycie, przełomowa decyzja w umyśle, spore przeżycie emocjonalne i takie też z pewnością przeżycie towarzyszyło tamtym ludziom, nawet jakaś euforia. Ale czy euforia jest gwarancją tego, że nawrócenie jest prawdziwe? Że to jest pszenica, a nie plewy, używając obrazu użytego przez Jana Chrzciciela, pszenica, czyli prawdziwa decyzja nawrócenia, plewy, nie tak prawdziwa, niepełnowartościowa, nieskuteczna. Więc była pewna euforia, jednak euforia nie gwarantuje, że nawrócenie jest prawdziwe i do końca. To dopiero trzeba sprawdzić. Każde osobiste nawrócenie trzeba sprawdzić. Kto to może sprawdzić? Kto może zapewnić mnie, że jestem na właściwej drodze, której finałem jest moje zbawienie? Kto może mnie zapewnić, jakby nie było, o najważniejszej rzeczy, która mnie dotyczy? Jan Chrzciciel mówi, że do tego rodzaju zapewnienia jest potrzebny ktoś mocniejszy niż nawet on. Chociaż był najwybitniejszym człowiekiem w dziedzinie wiary w tamtym momencie. Jednak mówi, ten, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Potrzebny jest ktoś mocniejszy i taki ktoś właśnie nadchodzi. Jest coraz bliżej, jest nim Jezus Chrystus. Co Jan przez to wszystko mówi? To, czy jesteś człowieku na właściwej drodze, kończącej się zbawieniem, to trzeba sprawdzić. I może to uczynić wiarygodnie tylko Jezus Chrystus. On może to zweryfikować, oddzielić ziarno od plew. Tylko On jest wiarygodny. A o sobie Jan, co tam dalej mówi? Ja nie jestem godzien nawet nosić mu sandałów. No, noszenie za kimś sandałów, no dzisiaj nie wiemy po co, tak? Ale no, gdzieś tam było potrzebne. Było to rolą najniższego sługi, niewolnika. A Jan Chrzciciel mówi, że w tej sprawie to nawet nie nadaje się na niewolnika. Ludzie często mają postawę wyniosłości. Myślą, że mogą zapewniać innych, że są na właściwej ścieżce, bo wykonują jakieś religijne czynności, rytuały. Więc dobrze, dobrze, jesteście na właściwej ścieżce. Róbcie dalej to, co robicie. No, my was zapewniamy, jesteście na właściwej drodze. Jednak Jan Chrzciciel mówi, że to przekracza możliwości każdego człowieka. Nasze ludzkie możliwości i nasze zapewnianie nie sięga problemu. Parę dni temu byłem w McDonaldzie, w łazience. Wszedł chłopak z obsługi, by zająć się czystością WC w McDonaldzie. Wyraźnie był pierwszy dzień w pracy. Przyszła jakaś kobieta z personelu i uczyła go, jak czyścić to WC. Po chwili wróciła, a on jej pyta, czy dobrze to właśnie wyczyścił. Jan Chrzciciel dzisiaj by powiedział, że nie czuje się nawet kompetentny, by sprzątać WC. Ale w takim McDonaldzie jest zawsze ktoś, kto jest menadżerem, ma zawsze minę kogoś, kto wszystko wie i pokazuje palcem, co kto ma robić, feruje wyroki, te frytki są za słabo usmażone, te procedury za wolno wykonane. Ale
Jan Chrzciciel w tej swojej dziedzinie nie czuje się jak menadżer w McDonaldzie, tak? Czuje się niekompetentny nawet, żeby sprzątać WC. Mówiąc obrazowo, żeby znaleźć odpowiednik tego noszenia sandałów. Ludzkie metody i zdolności, różne pomysły nie dosięgają tego problemu, by właśnie oddzielić ziarno od plew, by zapewnić kogoś, że jest na właściwej ścieżce. Jest to sprawa ogromnej wagi. Co będzie dopiero skuteczne? Jan mówi, że Jezus Chrystus będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Tu jest potrzebne w tym temacie coś zupełnie innego. Potrzebne jest działanie Ducha Świętego. I właśnie Duch Święty wywołuje w człowieku pewne symptomy, po których można rozpoznać autentyczne nawrócenie. Do rozróżniania ziarna od plew, do rozróżniania tego, czy jestem na tej bezpiecznej ścieżce zbawienia, czy nie, potrzebne jest działanie Ducha Świętego, ale Jan mówi też tutaj, że potrzebny jest jakiś ogień. Jezus Chrystus chrzcił będzie ogniem. Co to znaczy? Zobaczmy na słowa samego Jezusa w tym temacie. Ewangelia Łukasza 12. Jezus mówi tak. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby już zapłonął. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Jan Chrzciciel wywołał ruch, w którym wszyscy się nawracali. Wszyscy chcieli żyć dla Boga i była powszechna euforia. Jednak to była tylko powierzchowność, to były tylko pozory. To nie była prawda o rzeczywistości. I ta sytuacja była dla Jana trudna do zniesienia. Była nie do zniesienia również dla Jezusa, to fałszywe poczucie bezpieczeństwa w ludziach. Jak czytamy tutaj, jakże pragnął, by ujawniło się, kto jest za, kto przeciw. Przecież gra idzie o zbawienie ludzi, o wieczność. I potrzebne było coś, co Jezus nazywa ogniem. Sytuacje, które tą prawdę ujawnią, jakieś kontrowersje, by oddzielić ziarno od plew. Bo na razie wszyscy się nawrócili, wszyscy są zadowoleni, ale po prostu to nie była prawda. Ale tak samo jest dzisiaj. Potrzebna jest ze strony liderów, duchowych przewodników, postawa niezwykłej pokory i poczucia zależności od Boga, bo ludzkie zdolności, ludzkie pomysły, systemy nie sięgają problemu. Chociaż wielu ludziom wydaje się, że mogą ferować wyroki. Jakiś człowiek może zapewniać ciebie, że jesteś na właściwej drodze i masz zaufać mu, bo nosi koloratkę albo tytuł pastora. Jest trochę jak menadżer w McDonaldzie, który wszystko wie i feruje wyroki, ale duchowy lider, przewodnik nie powinien czuć się jak menadżer w McDonaldzie, ale powinien czuć się tak, jak się czuł Jan, który mówi, że nie jest godny nosić sandałów, ale nikt nie wie po co, więc nie nadaje się nawet do sprzątania WC w tym temacie. Ktoś może zapewniać innych, jaka jest droga do Boga i feruje wyroki, nie troszcząc się w ogóle o to, że mogą być chybione. Można na przykład mówić, no, synu,
musisz zasłużyć na zbawienie. O, jesteś na dobrej drodze, bo masz wiele zasług, jeszcze trochę tych zasług. Ale przecież jest to odpowiedzialność z konsekwencjami na całą wieczność, przy której nawet najgorsze błędy lekarskie to błahostka. Bo przecież idzie gra o całą wieczność człowieka. Więc każdy duchowy lider powinien odłożyć swoje insygnia liderowania, swoje koloratki, tytuły i wszelkie zadowolenie i po prostu uznać swoją całkowitą zależność od Boga, poddać się całkowicie tym Bożym sposobom rozdzielania ziarna od plew, które, jak to właśnie zapowiada w naszym fragmencie Jan, pochodzą z działania Ducha Świętego. Ta sprawa jest po prostu z innego wymiaru i trzeba czegoś, co przekracza ludzkie możliwości, ludzką zdolność spełniania wymagań. Jezus Chrystus, jak mówi Jan, chrzci Duchem Świętym i ogniem. To dopiero On, Jezus Chrystus, zrobi to, czego nie był w stanie zrobić Jan i nie jest w stanie zrobić żaden duchowy lider, czyli wiarygodnie oddzielić ziarno od plew. I tak właśnie było w tej działalności Jezusa, której przyglądamy się właśnie w Ewangelii Mateusza, będąc na jej początku. Wielu ludzi myślało o sobie, że są w porządku wobec Boga, a co robił Jezus? Ujawniał, prowokował, podnosił temperaturę, mówiąc obrazowo, i skutki bywały nieraz zaskakujące. Popatrzmy na przykłady. Pewnego razu Jezus przemawiał w synagodze w Nazarecie, czyli miasteczku, w którym się wychował. Ewangelia Mateusza 4, za chwilę to przeczytamy. Na początku wszyscy byli bardzo mili, dla wszystkich Bóg był ważny, podziwiali, jakie mądre i wspaniałe słowa tutaj Jezus wypowiada. Ale Jezus nie był tam dla schlebiania ludziom, poklepywania po ramieniu, jak wszyscy są wspaniali i wierzą w Boga. Był tam po to, by oddzielić ziarno od plew. Wszystkim wydawało się, że są dobrym ziarnem, ale za chwilę przekonają się, ile jest ziarna, a ile plew. Ewangelia Łukasza 4. Jezus mówi im: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Była poganką. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk, Naaman, nie Żyd, poganin. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, z której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedł pośród nich i oddalił się. Ujawniła się cała prawda o tamtych ludziach, którzy uważali się początkowo za wzór cnót i za wierzących głęboko w Boga, jednak Jezus ujawnił prawdę, że nie tak znowu bardzo kochających Boga, że tak naprawdę noszą w sobie morderczą wrogość. No a zupełnie innym testem było powoływanie uczniów. Oni zostawiali wszystko i szli za Nim. Jezus naprawdę oddzielał ziarno od plew, bo to wszystko było wymieszane. Ziarno, prawdziwe, autentyczne nawrócenie do Chrystusa, oddanie się do Jego dyspozycji. Plewy,
różne aktywności religijne, deklaracje jednak powierzchowne, a w głębi serca jednak nie ma oddania Bogu. Jak to jest więc z tym prawdziwym wyróżnikiem oddzielającym ziarno od plew? Jeszcze przed nami dwie krótkie części fragmentu, w których zobaczymy dwie rzeczy, jak działa ten wyróżnik. Mechanizm polega na tym, że pierwsza rzecz, którą za chwilę poznamy, polega na tym, czy jest tym, co my potrzebujemy zrobić. A jak to zrobimy, to będzie druga rzecz, którą Bóg zrobi, co razem daje ten wyróżnik. Potwierdzenie, że jestem na właściwej drodze. Przeczytajmy więc drugą część fragmentu Ewangelii Mateusza 3. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. Wśród tych, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela nad Jordan, pojawił się Jezus. Przyszedł jak inni, wszedł w wody Jordanu, by zostać zanurzonym przez Jana. Nastąpiła tam pewna kontrowersja, różnica zdań. Jan mówi, że to on potrzebuje chrztu od Jezusa. No tak, Jezus chrzci Duchem Świętym, właśnie to zapowiadał. Jan bardzo chciał tego doświadczyć. Ale Jezus powiedział, że teraz on potrzebuje przyjąć chrzest od Niego. Dlaczego? Wyjaśnia tutaj, by wypełnić to, co sprawiedliwe. Jezus nawiązuje tutaj do pewnego głębokiego pragnienia, które było w Nim, pragnienia robienia tego, czego chce od Niego Bóg Ojciec. W innym miejscu Biblii, w Ewangelii Jana 4, w taki sposób to wyraża. Mówi, powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Jezus miał postawę, która jest dokładnie istotą nawrócenia. Poddanie Bogu, pragnienie wykonania Jego woli. Jezus nie potrzebował nawrócenia, bo cały czas tą postawę miał. Ktoś może mówić, że nawrócił się do Chrystusa, ale nie ma w nim pytania: Boże, co chcesz, abym robił? I taki ktoś żyje dla siebie. Może problem polega na tym, że nigdy do końca się nie nawrócił. A Jezus cały czas miał tą postawę. Zawsze pytał: Ojca, co mam robić? I teraz postanowił przyjąć znak nawrócenia, chrzest, znak, że Jego życie należy do Boga. I ten znak pokazywał prawdę. Jezus miał tą postawę typową dla nawrócenia. I to jest właśnie ta decyzja po stronie człowieka, która jest potrzebna. Gdy jest autentyczna, Bóg wtedy czyni coś drugiego, czyni coś ze swej strony, co ostatecznie potwierdzi prawdziwość nawrócenia. I mówi o tym ostatnia część dzisiejszego fragmentu. Przeczytajmy. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Gdy Jezus został ochrzczony, Duch Święty stąpił na Niego, no i zdarzyło się coś jeszcze, głos z nieba.
Ty jesteś moim umiłowanym synem. Tak to relacjonuje na przykład ewangelista Marek. Co więc się stało zaraz po tym, jak Duch Święty zstąpił? Jezus usłyszał głos Ojca, że jest Jego ukochanym Synem. I to jest wzorzec działania Boga w każdym człowieku, który podejmuje prawdziwą decyzję nawrócenia. Duch Święty składa świadectwo, potwierdza to, kim człowiek w tym momencie się staje. Że staje się dzieckiem Boga. O tym przeżyciu możemy też przeczytać w liście do Rzymian 8. Popatrzmy. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Duch Święty czyni to w sercu każdego człowieka, który prawdziwie się nawrócił. Daje przekonanie. Jesteś dzieckiem Boga. I dzięki temu właśnie człowiek wie, że jego decyzja nawrócenia jest ziarnem, a nie plewą. Że jest na pewnej ścieżce zbawienia. Już nie na ścieżce wiecznego oddzielenia od Boga. Nie może nas o tym wiarygodnie zapewnić żaden człowiek. Człowiek może jedynie wskazać na źródło tej pewności. Może pomóc drugiemu człowiekowi, na przykład lider, komuś w grupie, właściwie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest na ścieżce zbawienia, ale nie może tego wmówić, tak? Tylko jakby wydobyć to osobiste doświadczenie, to poświadczenie, które Duch daje do mojego ducha. Są pewne słowa Jezusa, które bywają mylnie rozumiane, które tutaj mają związek o zapewnianiu jednych ludzi przez drugich. Ewangelia Jana 20, popatrzmy. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto jeden właśnie z takich fragmentów Biblii, który mówi coś o tym zapewnianiu, tak? Jedni drugich. No i istnieją dwa różne rozumienia tych słów Jezusa. Pierwsze, apostołowie decydują o odpuszczeniu grzechów, które w tym momencie są przed nimi wyznawane. Drugie znaczenie, apostołowie ogłaszają, że Bóg wcześniej odpuścił grzechy. Tak? Chwytamy to, prawda? Odpuszczam ci twoje grzechy, ponieważ wypowiedziałeś je przede mną, upoważnioną osobą, albo ogłaszam ci, że Bóg już wcześniej odpuścił twoje grzechy. Które znaczenie jest poprawne? No, na przykład, gdy popatrzymy na to od strony językowej, słowo są odpuszczone, występuje tutaj w czasie zwanym perfektem. Perfekt, między innymi w Grece, w języku greckim, w tamtych czasach, to czas. Ci, którzy lubią uczyć się języków, już lepiej wiedzą ode mnie. Czas teraźniejszy, dokonany, perfekt, oznacza czynność, która została zakończona w przeszłości, ale jej skutki mogą trwać, czy trwają w teraźniejszości. Dlatego gdybyśmy chcieli dokładnie oddać znaczenie tych słów Jezusa tak najbardziej precyzyjnie, musielibyśmy przetłumaczyć, którym odpuścicie grzechy, zostały im uprzednio odpuszczone. Niektóre tłumaczenia, na przykład New American Standard, podają to w swoich przypisach. Tak? Polskie tłumaczenia, te główne, Biblia Tysiąclecia, Biblia Warszawska, podają, są im odpuszczone, co jest oczywiście zgodne z prawdą,
jeżeli grzechy zostały odpuszczone, no to pozostają odpuszczone w chwili obecnej, lecz nie oddają pełni znaczenia, ponieważ pozostawiają możliwość właśnie tego odpuszczenia w teraźniejszości. Tymczasem znaczenie jest takie, że te grzechy są odpuszczone, zanim nastąpi działanie apostołów. A więc dokładne tłumaczenie brzmi: zostały im uprzednio przebaczone. A więc apostołowie mieli ogłaszać to, co już się stało. Apostołowie nie będą decydować o tym, co wydarzyło się wcześniej. Będą natomiast ogłaszali, że coś się stało. To tak od strony językowej, a gdybyśmy przyglądali się temu poprzez zasadę kontekstu, czyli biorąc pod uwagę całe Boże Słowo, jak jakieś grzechy mogą być z człowieka zdjęte, skoro nie nastąpiło jeszcze nawrócenie? Co z tego, że jakieś pojedyncze grzechy zostałyby z człowieka zdjęte, skoro brak nawrócenia i tak powoduje, że człowiek ląduje w wieczności z dala od Boga? Można powiedzieć: nawróć się do Chrystusa w sposób pełny, jak tu jest opisywany, a Bóg przebaczy ci wszystkie twoje grzechy. Przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Po prostu cały twój bunt wobec Niego. I wtedy żaden już z twoich grzechów, przeszłych, teraźniejszych, przyszłych, już nigdy nie stanie się przyczyną twojego potępienia. I ja ci to dzisiaj ogłaszam, że jeżeli tak zrobisz, doświadczysz prawdziwego nawrócenia i potwierdzą to odpowiednie symptomy, twoje grzechy zostały ci przebaczone. W Nowym Testamencie możemy też poczytać o tym, jak apostołowie praktykowali to polecenie Chrystusa: komu odpuścicie, będą uprzednio przebaczone. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 8. Jedną z osób poza Jerozolimą, w Samarii, które zainteresowały się Ewangelią i uwierzyły, był niejaki Szymon. Został ochrzczony przez Filipa. Ale zobaczmy, co działo się później. Został ochrzczony przez Filipa, który nie należał do grona 12, był jakby następnym pokoleniem uczniów, był diakonem. I Filip udzielił mu chrztu, czyli jakby zapewnienia, że to nawrócenie w nim nastąpiło, ale musiał w to wszystko wkroczyć Piotr, apostoł. I zobaczmy, co mówi do tego Szymona. Dzieje apostolskie 8. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie im mnie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar. Pozornie wydawało się, że Szymon nawrócił się do Chrystusa. Kiedy jednak spotkał go Piotr, apostoł, Duch Święty dał mu rozeznanie sytuacji. Dlatego Piotr powiedział do niego: nie masz żadnego udziału tutaj w tym dziele. Piotr oddzielił ziarno od plew. Piotr to mu ogłosił i zachęcił do pojednania z Bogiem. Natomiast, jak tutaj Piotr podkreśla, odpuszczenia może dokonać tylko sam Bóg. Mówi: proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar. Jeżeli Szymon się nawróci,
i pojawią się odpowiednie symptomy, wtedy Piotr będzie mógł powiedzieć mu coś przeciwnego. A więc ten największy test wiary, test prawdziwego nawrócenia, to świadectwo Ducha Świętego w duchu człowieka. Jezus jako pierwszy idzie tą drogą, którą pójdzie później każdy jego naśladowca, duchowy chrześcijanin. Jako pierwszy doznaje zstąpienia Ducha Świętego i świadectwa: jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem. I to jest to przełomowe działanie Ducha Świętego, zapewnienie nas o tym, że staliśmy się naprawdę dziećmi Boga, oddzielenie ziarna od plew. Powracając do historii z początku o firmie rodzinnej, która prawie upadła, przyczyną było niskie morale pracowników. Większość pracowników tylko udawała, że pracuje, zajmowała się swoimi sprawami. No i trzeba było ogłosić upadłość. Jednak w pewnym momencie wstał syn właścicieli, podszedł do podium i powiedział coś, co spowodowało, że większość z oburzeniem wybiegła. Ale garstka została i uratowała przedsiębiorstwo. Co powiedział syn właścicieli i jak zakończyła się historia? Zanim odpowiem, jeszcze trochę cierpliwości, bo chcę jeszcze powiedzieć parę słów o tym, co działo się za kulisami. Jak ta historia, którą opowiedziałem, historia zagadka, jako ilustracja do dzisiejszej prezentacji powstała. Historie zagadki, tak, których rozwiązanie znajduje się we wskazanym fragmencie Biblii. Jakie są losy konkursu, który został ogłoszony, konkursu na historię zagadki, których rozwiązanie znajduje się we wskazanych fragmentach Biblii. Staram się poddawać prowadzeniu Ducha Świętego przy rozwijaniu tego pomysłu. No i w tym tygodniu znowu miałem parę kryzysów z tym związanych, takich twórczych kryzysów. I kolejna podpowiedź parakleta brzmiała: tekst weekendu, tekst tygodnia. Zamieszczaj wcześniej tekst z wyprzedzeniem, na podstawie którego ma powstać prezentacja w niedzielę albo studium biblijne dla grup, by ci, którzy by chcieli, mogli się zaangażować, mieli potem okazję zanurzyć swoje umysły i wygenerować historię zagadkę. Ale Duch Święty jeszcze w inny sposób miał wpływ na okoliczności w tym tygodniu. Także w piątkowe popołudnie znowu miałem okazję spotkać się z kompletem moich wnucząt plus jeszcze ktoś. No i o czym rozmawialiśmy? No oczywiście o tym fragmencie Ewangelii Mateusza, który dzisiaj sobie przybliżamy, który poznajemy. Właśnie z tym zadaniem, żeby wymyślić tą historię, zagadkę. Jednym z głównych motywów jest tu oczywiście to wiejadło, które oddziela ziarno od plew. Wiejadło, no wszyscy wiedzą, co to jest wiejadło, a dokładnie nikt, ale wystarczy, że powiemy dmuchawa, no i wszystko jest jasne. Wiejadło zastąpiliśmy dmuchawą i na drodze dyskusji, miłej dyskusji przy stole stworzyliśmy razem tą historię, zagadkę o przedsiębiorstwie w stanie upadłości i ratowania. Grono moich wnuków plus jeszcze ktoś z młodego pokolenia, mimo ogromnego zmęczenia po całym tygodniu szkoły, w końcu zaczynał się weekend i niektóre z tych moich wnuków mówiły, że po prostu w tym momencie mózg im nie pracuje. Zaczyna się weekend, ale no mimo tego podjęli, choć z bólem, wysiłek, by pogłówkować. No i powstała ta właśnie historia. Współtwórcy trafili już na mozaikę twórców wynagrodzonych. Możecie ją znaleźć na naszej stronie internetowej pod przyciskiem twórcy.
No tak, tak się to toczy. Zachęcony tym zamierzam publikować z wyprzedzeniem fragmenty z Biblii, które będą podstawą kolejnych prezentacji i studiów biblijnych, by tworzyć tą szeroką okazję dla każdego, kto chciałby trochę pokreować te przypowieści. Na razie konkurs jest tylko dla panów. No i już taki dział też został zamieszany. Znaczy, myśleć mogą wszyscy, tak? Ale tak, tak trzeba po prostu. Duch Święty tak powiedział, tak zrób. No już taki dział zamieściłem też na naszej stronie w internecie pod przyciskiem teksty i tam dwa najbliższe teksty, jeden z Listu do Rzymian, drugi z Ewangelii Mateusza. A skoro Duch Święty tak pokierował okolicznościami, że robiliśmy to w grupie, to niech to będzie zachętą również do takiego zespołowego podejścia, może grupowego. Autorem historii zagadki może być też grupa. Niech Duch Święty was w tym prowadzi, tak jak mnie prowadzi. No i wreszcie, no to jak zakończyła się ta historia z tym przedsiębiorstwem w stanie upadłości? Nie kończymy? Ważne to jest, czy nieważne? Kończymy, czy nie? Chcecie znać koniec tej historii? Dziękuję za uprzejmość. A więc na scenę wkroczył właściciel i powiedział coś, co spowodowało, że większość pracowników, jak pamiętacie, wybiegła z oburzeniem, ale garstka została i uratowała przedsiębiorstwo. Co powiedział? Zaproponował dalszą pracę tym, którzy są gotowi walczyć przez rok bez wynagrodzenia, a on sam idzie przodem i kładzie na szali wszystko, co ma. I w ten sposób oddzielił ziarno od plew, to znaczy zostali tylko ci, którym naprawdę zależało. No ale my tutaj nie bawimy się w szkolenia w przedsiębiorczości, tylko szukamy duchowego odniesienia. A więc ja też chciałbym być w takim gronie tych, którzy zostali, już nie w historii zagadce, ale w prawdziwym życiu, w relacji z Bogiem. Chciałbym iść za przykładem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który chciał wypełniać wolę Ojca, więc ja też oddam Bogu wszystko, by wszystko zyskać.